Dzień dobry Państwu. Jan Wróbel czyta polskie gazety na potrzeby Polskiego Radia Tok FM w patriotycznym przeglądzie prasy. No właśnie tak, otwieram Rzeczpospolitą i to na tych nudnych stronach ekonomii i rynku i czytam tam patriotyzm polskich milionerów, więc w artykule Piotra Mazurkiewicza od rana już siedzę i czytam, co następuje. Między innymi z ogłoszonego w poniedziałek raportu Boston Consulting Group wynika, że w 2014 roku majątek gospodarstw domowych, które już posiadają aktywa o wartości co najmniej 1 milion dolarów, wzrósł na świecie w sumie o 12%. Największy wzrost mogliśmy zaobserwować w regionie Azji i Pacyfiku, około 30%. I akurat Polska, Zielona Wyspa, ale w przypadku najzamożniejszych nie wypada szczególnie dobrze. No to pewnego rodzaju przykrość, ale Polska wyróżnia się za to, jeśli chodzi o stosunkowo niską skłonność zamożnych do lokowania swoich majątków poza granicami kraju. Z badań BCG, Boston Consulting Group, wynika, że w przypadku zamożnych Polaków tylko 5% środków ulokowane jest za granicą, głównie w Szwajcarii. Podobnymi zwolennikami krajowych inwestycji są jeszcze Japończycy czy Amerykanie, pisze Piotr Mazurkiewicz. W wypadku Amerykanów jest to także efekt rozwiązań prawnych. Niezależnie od miejsca zamieszkania czy transferu środków za granicę, obywatele USA zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych. No ale w Polsce nie. A mimo to tylko 5% majątku najzamożniejszych mieszkańców Polski jest ulokowana za granicą. Średnia dla naszego regionu to 19%, czyli tak jakby 20, a u nas raptem 5, to ogromna różnica. Potwierdzają taką tendencję bankowcy. Nasi klienci bankowości prywatnej są zwolennikami inwestowania w kraju. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy powrót środków zainwestowanych za granicą właśnie do Polski. Tak mówi Małgorzata Anczewska, dyrektor Biura Bankowości Prywatnej mBanku i prezes mWealth Management. Akurat oczywiście troszkę jak zrzut żelaza po szkle, te wszystkie są dźwięki angielskie w artykule Patriotyzm polskich milionerów, patriotyzmu bankowców polskich, broń Boże, nie podważam, ale ta nadskłonność do używania zagranicznych nazw w swojej tytulaturze jest chyba dziwna, zwłaszcza skoro świętujemy fakt, że jak mówi pani Małgorzata Anczewska, przypomnę, dyrektor Biura Bankowości Prywatnej mBanku i prezes mWealth Management, zainteresowanie zamożnych Polaków polskimi oddziałami banku czy polskimi bankami wynika z rosnącego zaufania do stabilności gospodarczo-politycznej kraju i z atrakcyjności rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez rodzimy private banking. Boston Consulting Group, no oni są akurat usprawiedliwieni, że się tak po amerykańsku nazywają, bo oni są z Ameryki, tłumaczy skłonność Polaków do tego narodowego modelu lokowania swoich oszczędności, przypomnę, mówimy o najzamożniejszych Polakach, w następujący sposób. Według ekspertów tej firmy wynika to z jednej strony z dużej oferty krajowych banków, ale też ze stabilnego systemu politycznego i gospodarczego. A w dzienniku Gazecie Prawnej Kto ty jesteś, Polak mały z zagranicy? Artykuł Janusza Kowalskiego. Co 11 maluch urodzony w 2014 roku przez obywatelkę Rzeczpospolitej przyszedł na świat poza krajem. Zatem, jak chcemy się z bardzo ostrożnych szacunków, wynika, że za granicą przebywa już ponad 400 tysięcy polskich dzieci. Tym bardziej chcemy zapytać, no, czy ten Polak mały z zagranicy to do nas kiedyś wróci? I Anna Wittenberg pyta w dzienniku Gazecie Prawnej profesora Mirosława Bienieckiego z Instytutu Studiów Migracyjnych, czy dzieci polskie urodzone na emigracji będą w przyszłości wracać do Polski. Jak wynika z wyliczeń dziennika Gazety Prawnej,
Stanach rocznie przybywa takich dzieci 40 tysięcy. I odpowiedź: polscy emigranci przestali mieć opory przed rozmnażaniem się za granicą. Kiedyś ludzie mówili: jadę na chwilę, dorobię się, a później wracam, zakładam rodzinę, poprowadzę własny biznes. Rzeczywistość pokazała, że ten plan był zbyt trudny. Teraz zamiast wracać, ci ludzie ciągną za sobą babcie, dziadków, przyjaciół. Wielu z nich mówi, że posiedzi za granicą, dopóki dzieci nie pójdą do szkoły. Ja raczej w to nie wierzę, mówi profesor Mirosław Bieniecki. Spodziewam się, że już zostaną. Nawet jeśli powoli rzeczywistość w Polsce zmienia się na lepsze, to dla nich to tempo jest niewystarczające. Ich dzieci powoli stają się małymi Anglikami, Belgami, Holendrami pochodzenia polskiego, ale jednak... No to rzeczywiście z tych dwóch gazet dzisiaj Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej wynika taki przewrotny chyba patriotyczny obraz, mianowicie, że pieniądze najzamożniejszych Polaków to owszem do Polski wracają, chociaż my zazwyczaj mówimy, że jest odwrotnie, że bogacze wyprowadzają swój majątek do Szwajcarii i Liechtensteinu. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to te akurat się z Polski jakoś wyprowadzają. Sięgam do jeszcze Dziennika Gazety Prawnej. Na chwilę jest taka opinia Marcina Króla. Ona jest bardzo gniewna wobec Pawła Kukiza i głównie wobec Pawła Kukiza i jego zwolenników, ale dotyczy tego, że się odmawia, że się po prostu atakuje ludzi, którzy powiedzmy brali udział w wydarzeniach marcowych albo którzy byli w okrągłym stole po stronie Solidarnościowej. Rzeczywiście to jest dość irytujące. Chcę jasno powiedzieć, mówi Marcin Król, że kto poniża pamięć o najlepszych synach swojego narodu, ten nie jest ani patriotą, ani narodowcem, ani prawdziwym zwolennikiem Solidarności, tylko idiotą. Pojedynczy idiota to zjawisko normalne. Tłumy internetowych idiotów to już niebezpieczne. To oni bowiem stali się nauczycielami historii najnowszej. Nie dzielę oszalałego i powszechnego podziwu dla ludzi młodych. Nie sądzę, że młodzi powinni decydować o kształcie Polski, pisze Marcin Król. Najpierw do szkoły, a potem na ulicę. Panie profesorze, oni byli już w tych szkołach i często nawet skończyli to, co nazywamy obecnie studiami wyższymi, a potem nie wychodzą na ulicę, tylko siedzą w internecie. No ale no, jeszcze może w innym felietonie o tym pan profesor napisze. Puenta jest artykułu taka: najpierw do szkoły, a potem na ulicę. Jeżeli kolejność będzie odwrotna, a szkoła i studia tak fatalne jak obecnie, to te tłumy internautów mogą dokonać rzeczy niewiarygodnie głupich, nawet nie wiem jakich. No być może... Być może to jest słuszna sentencja, być może jednak takie po prostu wydziwianie osób, które przestały rozumieć młodych Polaków, ale pytanie, czy to jest tylko wina młodych Polaków, że ci nie młodzi ich nie rozumieją. W Gazecie Wyborczej: czy PSL pójdzie pod lud? Krystyna Naszkowska pisze, że ludowcy szykują się do szybkiej zmiany prezesa. Bo jednym z dwóch problemów jest Janusz Piechociński, bo jeden to ucieczka tradycyjnego elektoratu do PiS, ale drugim to po prostu Janusz Piechociński. Tak twierdzi wielu ludowców, no i sama Krystyna Naszkowska. A w tejże Gazecie Wyborczej: nowi ludzie muszą mówić po nowemu. To jest z kolei krótka propozycja dla PO, jak wygrać. Tę propozycję składa profesor Ireneusz Krzemiński. To jest jedna z tych publikacji prasowych, które z taką przyjemnością tropię. To są publikacje pod tytułem Mądrzy ludzie mówią głupim politykom, jak głupi politycy mają wygrać. To proszę państwa, bardzo proszę się wziąć za to, a nie tak mądrze doradzać. Na przykład bardzo ważny jest drugi warunek, który stawia profesor Ireneusz Krzemiński. Cytuję: stanowcze działanie w kierunku przemiany w samej partii. Jej zdyscyplinowanie, lecz nade wszystko uruchomienie oddolnych partyjnych inicjatyw. No nic dodać, nic ująć. To jest takie przecież proste, panie profesorze. Trzeba po prostu w zdyscyplinowany sposób uruchomić oddolne partyjne inicjatywy. Każde dziecko wie, że tak się robi, tylko nie ta kopacz. W fakcie ośmiorniczki, które Marek Belka w posłuchanej informacji zajadał dosyć drogo, można za grosze kupić w dyskoncie. Ujawnił to poseł Platformy Obywatelskiej Michał Jaros w Radiu Wrocław w Biedronce. Proszę mi wierzyć, za 13 zł, bo ostatnio sprawdzałem. Szkoda, pisze fakt, że politycy płacąc za kolację 1500 zł, tak przepłacili.